W tej serii filmów przerobimy wszystko, co powinniśmy wiedzieć na temat trójkątów, prostych, równoległych, prostych przecinających się oraz kątów. Pod koniec tej serii, w następnych filmach, znajdziecie grę w kąty. Tak ja to nazywam. Wiele elementów z tej gry znajdziecie potem w różnego rodzaju zadaniach. Zacznijmy od podstaw. Wiecie pewnie, co to jest kąt, chociaż może nie wiecie. Załóżmy, że nie wiecie. Jeżeli mamy dwie proste, które w pewnym punkcie się przecinają, czyli nie są równoległe, to kątem nazywamy, i tu myślę, że powinniśmy rozgraniczyć dwie sprawy, które często wrzucane są do jednego worka i bywa, że niedokładnie nazywane. Jedna sprawa to kąt, czyli figura geometryczna, a druga to miara kąta, czyli liczba w stopniach albo w radianach, albo w jakichkolwiek innych jednostkach miary kąta. Czyli, jeżeli mamy dwie proste, które w pewnym punkcie się przecinają, Czyli nie są to proste równoległe, to od punktu przecięcia zaczynając mamy dwie półproste, razem mamy ich cztery, ale powiedzmy, że interesują nas tylko dwie i obszar pomiędzy nimi, i to jest właśnie kąt. Ten obszar wycięty z płaszczyzny przez dwie półproste o wspólnym początku, łącznie z tymi półprostymi. Półproste to ramiona kąta, a wspólny początek półprostych to wierzchołek kąta. Natomiast miara kąta, to wielkość wyrażona w odpowiednich jednostkach. Możemy powiedzieć, że miara kąta mówi nam, jak duża część płaszczyzny jest wycięta przy pomocy tych półprostych. Jak duży jest ten obszar, albo inaczej, jak bardzo rozchylone są ramiona kąta. Czyli miara kąta to liczba. Kąt najczęściej zaznaczamy takim łukiem od jednego ramienia do drugiego, blisko wierzchołka. Miarę kąta wyrażamy najczęściej w stopniach albo w radianach. W zadaniach z geometrii spotkacie miary kątów w stopniach najczęściej. Dla odmiany w trygonometrii częściej używaną jednostką są radiany. Zresztą może już spotkaliście się z radianami. Podejrzewam, że to nie jest wasze pierwsze spotkanie z kątami. Omówmy sobie parę szczególnych przypadków, jeżeli chodzi o kąty. Kąt o mierze 0 stopni. Kąt o mierze 0 stopni to taki kąt którego ramiona pokrywają się. Leżą w tym samym miejscu. To jest kąt 0 stopni. Wierzchołek, jedno ramię i drugie ramię. 0 stopni. Ten kąt na pewno ma więcej niż 0 stopni. Na moje oko ma jakieś 45 stopni. Jego miara to 45 stopni. Na taki kąt mówimy, że jest to kąt ostry. Ma więcej niż 0 stopni i mniej niż 90 stopni. Jeżeli Rozszerzymy ramiona tego kąta, na przykład dwukrotnie, to powstanie taki kąt. To jest kąt, którego miara wynosi 90 stopni. Jest to kąt dosyć szczególny, bo powstaje, kiedy dwie proste przecinają się tak, że wszystkie cztery kąty powstałe w wyniku tego przecięcia są równe, czyli przystające, mają równe miary. Takie proste nazywamy prostymi prostopadłymi, a taki kąt to kąt prosty. Na tym rysunku jedno ramię tego kąta jest pionowe, a drugie poziome. Chyba że oglądacie ten film leżąc na plaży na lewym boku, wtedy pion może znajdować się w innym miejscu. Ale możemy taki kąt, kąt prosty, narysować w dowolnym innym położeniu. Na przykład tak. Kąty proste występują na przykład w prostokącie. Wszystkie cztery kąty wewnętrzne prostokąta to kąty proste, bo prostokąt powstaje z kilku prostych parami do siebie prostopadłych. Kąty proste zaznaczamy w taki sposób. No to rysujemy dalej. Jeżeli ramiona kąta rozszerzymy jeszcze bardziej, tak żeby jego miara wynosiła więcej niż 90 stopni, na przykład tak, to taki kąt nazywamy kątem rozwartym. Kąt rozwarty ma miarę pomiędzy 90 i 180 stopni. Ten kąt na moje oko ma mniej więcej 135 stopni. Jeżeli chcielibyśmy zmierzyć narysowany kąt, to najlepiej posłużyć się kątomierzem. Jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to na pewno niedługo będziecie. Jeżeli jeszcze bardziej będziemy ramiona kąta rozszerzać, to dojdziemy do sytuacji, w której tworzą one prostą. Taki kąt ma miarę 180 stopni i nazywa się półpełny. Możemy tak coraz bardziej rozszerzać ramiona kąta. Jeżeli kąt ma więcej niż 180 stopni i wygląda na przykład tak, to jest to kąt wklęsły. Możemy kąt wklęsły zaznaczyć też na tym rysunku. Nie wiem, czy już to policzyliście, ale jeżeli dodamy dwa kąty półpełne, czyli 2 razy 180 stopni, to otrzymamy kąt, tak zwany pełny, którego miara wynosi 360 stopni. Kąt pełny na tym rysunku powstaje z dodania tych dwóch kątów. W takim razie ten fioletowy kąt ma miarę 360 stopni odjąć 135, czyli 225 stopni. Warto zapamiętać, że kąt półpełny to 180 stopni. Kąt pełny to 360 stopni. Czwartka kąta pełnego albo połowa kąta półpełnego to kąt prosty, 90 stopni. Prześledźmy sobie teraz parę przydatnych sytuacji i nazw dotyczących kątów. Narysujmy sobie taki kąt. Powiedzmy, że jego miara to 30 stopni. Nie jest to dokładny rysunek, ale nie o to chodzi. Jeżeli będziemy poruszać się dookoła i wykonamy pełny obrót to wiemy już, że to będzie 360 stopni, kąt pełny. I wiemy w takim razie, że ten kąt to 330 stopni, bo ten kąt 30 stopni i ten kąt wklęsły tworzą razem kąt pełny, czyli 360 stopni. Nie wiem, czy jeździcie na deskorolkach albo na rowerach, ale pewnie przynajmniej słyszeliście o trikach, które w nazwie zawierają słowo 360 albo 720. 360 to trik, w którym obracamy deską o pełen obrót do pozycji wyjściowej, a 720 to dwa takie pełne obroty. 360 razy 2 równa się 720. No to jedziemy dalej. Jeżeli jak poprzednio narysujemy sobie kąt półpełny, czyli 180 stopni i podzielimy go na dwa mniejsze kąty w ten sposób, to te dwa kąty, na przykład alfa i beta, w sumie tworzą kąt półpełny, 180 stopni. Możemy zatem zapisać, że alfa dodać beta równa się 180 stopni, albo inaczej beta równa się 180 stopni odjąć alfa, albo jeszcze inaczej alfa równa się 180 stopni odjąć beta. Takie kąty jak alfa i beta, których miary sumują się do kąta 180 stopni, nazywamy kątami przyległymi. Alfa i beta to kąty przyległe. Następny przypadek. Narysujmy sobie kąt prosty. Czyli ćwierć kąta pełnego 90 stopni i też podzielmy go na dwa mniejsze kąty. Nazwijmy je na przykład x i y. W takim przypadku miary kątów x i y sumują się do miary kąta prostego. Czyli x dodać y równa się 90 stopni. Na takie kąty mówimy dopełniające. Kąty x i y są kątami dopełniającymi. Ich miary sumują się do 90 stopni. Te nazwy trzeba po prostu zapamiętać. Dwa kąty sumujące się do kąta prostego to kąty dopełniające, dwa kąty sumujące się do kąta półpełnego 180 stopni to kąty przyległe. Więcej o kątach w następnych filmach.